Hej, cześć, siemano wam wszystkim ludzie, z tej strony Jack, witam się z wami bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Zagrajmy w Mad Max. Jak widzicie, przede mną są najlepsze opony w grze, czyli ślizgawce. Ślizgacze, przepraszam. Najlepsze ulepszenie opon odblokowane. I jest już zamontowane. Tak więc najlepsze możliwe prowadzenie mamy. I tak dalej, i tak dalej. Teraz w ogóle w tym miejscu jestem. Kurde, miałem to... Gdybym tego miejsca nie znalazł przypadkowo poza nagraniem, znaczy przypadkowo nie oczyścił, bo jeżdżąc to po prostu miałem miejsce poszukiwań z jedną częścią złotego do znalezienia, no przyjechałem, zabrałem i pojechałem dalej. Ale przez to zniknął mi, miejscówka mi zniknęła i nie wiedziałem, gdzie to jest. A tak sobie jechałem se do tego obozu ogara i znalazłem to, ale finalnie tego ogara zostawię chyba jednak na później. Teraz tak, zgniło ząb. Nie, myślę, że to będzie taki la grande final, żeby tego się pozbyć, bo to jest ostatni obóz, taki pomniejszy. Tu jest ostatni obóz ogara, więc tak, najpierw załatwimy tego ogara, a potem załatwimy ten obóz i wtedy nie dość, że to będzie na zero, czyli to jest jedno trofeum, to sobie jeszcze spojówka będzie na zero i będzie drugie trofeum, czy tam osiągnięcie. Ale na razie lecimy do smażyciela, do jego twierdzy, aby od niego przyjąć questa, a czy przyjąć questa od smażyciela i od Chambaketa. Bo quest od Chambaketa jest dostępny tylko, kiedy jesteśmy właśnie w tym regionie. Tak dla was prezentacja już dwukrotnie ulepszonej twierdzy. Chociaż szczerze nie bardzo nieco się tu zmieniło, poza tym, że doszły te lampki takie. Ale kurde, no tron jest zajebisty, sam bym taki chciał. Jezus! Goście normalnie w las chyba w miotacz ognia. Gastown is doomed. The dooms outside all run red with blood. Dread Scrotus and his war boys spread their bloody gospel of the blade. But you, your goal is elsewhere. That makes you a valuable ally. Nobody's ally. Many of my flock have come from the path of the blade and on to the flame. You'll be rewarded in buffed up weapons. What do you need? Since Dread Scrotus' recent bout with death by chainsaw to the Nugget, the holy machination we call the Warm Embrace has become non-functional. You mean that big tube mounted outside? It leads into the gas-filled belly of Gastown. Once a sacred moon, it bellows out a pure flame, embracing the wildfire, standing in its front. Now the flames have stopped. We cannot go into the tunnels, pitch black. Full of flammable gas, making our torches impossible to use. Your false light there. That's the way to go. Czy oni raz, jak to ujął, raz na księżyc, wychodzą przed tubę, która miota ogniem i dają się mu palić? Ciekawe, bardzo ciekawe. Nie ma dymu bez ognia. Do wiodącego światła smażyciela przestało dopływać paliwo. Zejdź do najgłębszych zakamarków trzewi i ponownie otwórz zawory. I za to dostajemy grzmot trwogi. No i dobra. No, wejdź do trzewi. Spoko. Gdzie to jest właściwie? A, gdzieś w czarnym mieście. No. To nie wiem, czy tym się teraz będę chciał zająć. Na pewno chcę zrobić misję Chambaketa, bo to mi daje lepsze naprawy. I never thought I'd return to Gastown. What? I was a Blackfinger here. The finest, the most exalted. Oh, I had it all. The parts, the purpose. I worked on the war machines.
and the assault vehicles, and I had a bunk, and as much gruel and cheese and grease as I could eat, here, and I had a plan. In the pitch of night, she whispered to me, the sweet angel combustion, she chose to visit this lowly acolyte, and she gave me the plan. Oh, the sweet angel combustion chose to visit this lowly acolyte. What happened? She told me that I had to begin my toil. I had the designs inside the pan, see? Just like she laid them down, the angel. And I began liberating parts for her design. And they caught me. They wished to turn me off for good, but Scrotus, rudder, he wanted to play with me. Torture me. And they threw me off a wall in a bungee. But what was the aid of the angel? I made it out. I didn't die. The parts. Deep in the bowels of the underbelly. Hidden away. Wait. Hey. Oh, I think that we can get them for her. Yes, as it was intended by the Shimmy Shammy. Using the magnum opus and the harpoon. Let's do it. Kluczowa sprawa. Podczas pobytu w Czarnym Mieście Chumbucket zaczął wykradać kawałki przydatnego złomu. Teraz po powrocie dostrzegł możliwość odebrania swojego łupu. Znajdź tajne wejście do jego skrytki. I nagroda? Ulepszenie Chama, czcigodny klucz francuski. O, 700 sztuk złomu wpadło przy okazji. Kluczowa sprawa. Okej, czy ja muszę teraz jechać do Gastown? No, towary raczej nie są. Dobra, tu jest jakieś spotkanie łupów. Sprawdźmy, co takiego mi to da. No, musieli po prostu jechać do mnie, nie? No. Grzmotowi nie uciekniesz. Okej, to jest chyba tylko zwykła gadka i zabranie złomu. 50 sztuk. No to pogadajmy. Deep Fryer has lost his flame. See? Over there. The flame is dead cold. Without it, he won't keep his flock of wildfire long. Okej, czyli info o tym, że smażyciel stracił tę swoją tubę. Czy tam, że ta tuba już nie ten? Ej, już druga burza by mnie tu złapała w tej miejscówce, no. Dobra, gdzie mam iść? Słuchaj, ciekawe jak musi na wydmach wyglądać burza piaskowa. O, gdzieś tutaj. Pojdź do wejścia. Okej. Bo to jest jedyny quest, który nie jest ten. Bo widzicie, jeden quest jest od spojówki tutaj na wydmach. Ten z poprzedniego odcinka. Tu jest od smażyciela, a to jest... Tego nie było tutaj wcześniej, czyli to jest właśnie to od Chumbucketa. Dobra, spróbuję tylko wjechać może na asfalt, bo... Niestety, ale to jest ból tego wysypiska, że tutaj zajebiście ciężko jeździ się na przełaj. Do widzenia. Jeszcze któryś? No oczywiście, że jeszcze któryś, no. Dobra, wyrównać. I do widzenia. Dobra. Po asfalcie. No i teraz cały czas tylko drogą do tej miejscówki. Która jest stosunkowo niedaleko. Mam tylko nadzieję, że nie zaprowadzi mnie to prosto do czarnego... do czarnego miasta. Bo... Wolałbym jeszcze się tam nie zapuszczać. No, nie fabularnie w każdym razie. Bo jest tam jakaś misja do odblokowania, ale... kto wie, czy nie rozpocznie ona momentalnie po wejściu do Czarnego Miasta. Jeśli tak, to wolałbym tego uniknąć. No nie w to chciałem, żebyś strzelił. No dobra.
No, na pewno naprawy będą lepsze. Dobra, nie, chwila, ja muszę coś sprawdzić w ustawieniach, no. Mam wrażenie, że gra jest jakaś taka za cicha. Audio. Dialogi 100. Nie, może efekty trochę przyciszę? Do 35, a muzykę... Muzykę do 20. Nie no, musieliby teraz zacząć gadać, żebym miał jakiś, jakieś porównanie. Okej, no jest momentalna, diametralna różnica. No... Wycofaj, proszę. Tu. Na prawo. Czy tam na lewo. Na prawo. Na... Brawo. Dobra, dogazuj. I jazda. Ej, za chwilę... Ja za chwilę rozpierdolę to auto. A wolałbym to zrobić po dojechaniu na miejsce. Wtedy se tam pewnie wejdę i... Już se tam czambaket sam to połata. Okej, już jesteśmy. Pięknie. Słaba konstrukcja. No, wyjedź proszę. Z łaski swojej. No, kurna. Wykręć. No, harpun, harpun. Pyk. I znajdź klucz czama. Dobra. To ty, czam, tam łataj autko, a ja ci lecę ogarnąć twój klucz. No dobra. I tu jest... O, to w ogóle liczy jako czarne miasto. Aha, kto tam teraz się drze. Dobra, jeden strzępek historii i 8 paczek złomu. Dobra, kto tu gada? Padliniarze czy jacyś ziomkowie z Krotusa? Dobra, złom chwilowo kolejno wpada mi w ręce. Ha, mocnego się nie spodziewałeś ciosu, co? No. I tak się kończą idioci. Którzy wejdą mi w drogę. Zatłuczeni na śmierć. Czy słyszy, czy da się kogoś... Nie no, no, nie, no, no tak, no, da się kogoś zatłuc nie na śmierć. To się wtedy nazywa pobicie. Kurde, i ta kamera, która tak zgłupiała teraz. No dobra, kolejny złom. To już piąty? Tak. No. No dawaj. Ha, idealny blok. O! Jezus! Jak mnie to aż boli, jak ja słyszę te pękające kości. Okej, strzępek historii. O, modliszka. One przejmą całą planetę, stary. Spójrz na tę małą, dziwaczną główkę. No. Teraz jakby coś takiego znaleźć, to to chyba byłby... Cud! Czcigodny klucz Chama. Znaleziony. Misja ukończona. Kluczowa sprawa. Zdobyłem dla Chama jego klucz francuski. Szybsze naprawy znacząco zwiększą moje szanse przetrwania. Dokładnie. Okej, okay, tutaj jeszcze jeden złom gdzieś jest. To może jak będę wracał, to go znajdę. A póki co.
A właśnie, kompendium, bo się co? Ludzie z Krotusa, coś się dodało. Pewnie to auto, jakiś intrus. No, ostatnie. Okej. Okay. Budzący grozę ciężki pojazd uderzeniowy, którego używa tylko banda Zgniłozęba. Mhm. Logic. Po kolorach widać, że Zgniłozęb tego używa. Czarne miasto. W ogóle... A no tak, bo to jest Martwe Bezdroża. To takie... takie większe lokacje. Zobaczmy. Czarne miasto, jeden z wierzchołków Trójkąta Władzy, dwa pozostałe to Cytadela oraz Farma Ołowiu. Mhm. W Czarnym Mieście wszystko pokrywają Sadza i Snoła, no stąd pewnie Czarne Miasto. Nieczystego spalenia i rafinacji, wydobytej kopalnianej mazi, czytaj ropy. Powietrze jest ciężkie od chemikaliów i pyłów, co utrudnia oddychanie. Ma zaletę elektryczność. Są tu olej, benzyna oraz ropa i co najważniejsze, są też generatory, które wytwarzają prąd. Czarne miasto jest nieustannie oświetlane przez mrugające żarówki, wszechobecne żółte, pomarańczowe oraz niebieskie płomienie spalanego nadmiaru paliwa. Aha, no na chuj! Rozumiem, że mam mieć dużo paliwa, ale ludzie! Trochę marnowanie jak dla mnie. Miasto jest otoczone fosą wypełnioną ropą i smołą sączącymi się prosto spod ziemi. Do wewnątrz prowadzi tylko jedno pilnie strzeżone wejście. Dzięki temu Czarne Miasto, choć było wielokrotnie atakowane, za każdym razem zdołało się obronić. Żyjący tu robotnicy, czy raczej niewolnicy, są jak na standardy pustkowi szczęściarzami. Mają wodę, pożywienie oraz dach nad głową. Jeśli robią co do nich należy i się nie wychylają, rzadko grozi im śmierć, gwałt czy pobicie. A gwałt na kobietach? Czy to już im tam wszystko jedno? Ludzie, którzy mieszkają w tych potwornych warunkach, należą właściwie do niewielu, których można na tym świecie uznać cywilami. Na ulicach Czarnego Miasta panuje bowiem wszechobecne cierpienie, strach oraz przemoc, ale można tu również odnaleźć szansę i bezpieczeństwo. Poza murami miasta istnieje już tylko chaos. No to dość widać, zwłaszcza, że terytorium Smażyciela ma zerowe zagrożenie, a i tak siły z Krotusa się tam jakieś znajdą. Wnętrzności. W najniższej części trzewi znajdują się odcięte tunele serwisowe gazociągu, które śmierdziele nazywają wnętrznościami. Panują tam egipskie ciemności i ulatnia się trujący gaz, dlatego nikt tam nie wchodzi, jeśli nie doszło do zatrzymania przepływu gazu. No dobra, czyli to jest pewnie to, co musimy dla Smażyciela ogarnąć. Ale to dopiero w Czarnym Mieście. A, jeszcze miałem te naprawy ogarnąć. Sprawdźmy. Szybkość naprawy. Skrócenie czasu potrzebnego Chambacatowi na naprawę o Magnum Opus o 30%! Poproszę. Sprawdźmy. To jest co? Narzędzia, prawda? Dobra. Ten klucz pochodzi z ery tajemnych machinacji przekraczających nasze najśmielsze wyobrażenia. Z jego pomocą dokonam wielu wspaniałych czynów. Najlepsze narzędzia za 600 sztuk złomu. Niech będą dzięki. Cóż za... Splendor są doskonałe, musiały zostać zesłane przez samego anioła w nagrodę za moje dobre uczynki na tym podłym świecie. I skrócenie o 70%, czyli o 100% zwiększony czas naprawy. Skrócony, znaczy się. No okej, okay. To mnie jak najbardziej zadowala. Dobra, są typy, czyli gdzieś będzie złom pewnie. O ściankę, szmatko! Szmatyczku! Tak sobie ukradnę. Stary, mordercza gorączka? Może, za to twój ryj jest właśnie rozpierdalany. I to dosłownie dzięki tym szatkownicom, które Maxiu ma na piąstkach. Trochę złomu. Gdzie jest ta ostatnia paczka ze złomem? Tu gdzieś schowana? Nie. Tu? Też nie. A, tutaj. Po prostu na mojej drodze. I splądrowano w 100%. Dobra. No i wracamy do Chama. Sprawdziłbym z wielką chęcią teraz, jak szybko on to będzie naprawiał. A do tego raczej... Wow, jakie on ma narzędzia! Cały model postaci mu się zmienił. O kurde, i to jest to, co mówię, nie?
To nie tylko przez te opony, które mam teraz, nawet z tymi poprzednimi by tutaj tak ciężko jeździł. Dobra, na ubitą ziemię, powiedzmy. Dobra, i sprawdźmy. Okej, za słaba prędkość. No. A nie, no znowu mi gazuje do przodu i nie chce jechać do tyłu. Zajebiście też, żebym się wpierdolił. Dobra, no to do balonika. Dobra. No, a wiecie co? YOLO. Zajmijmy się też tym questem smażyciela. Przy okazji sprawdzimy, jak wygląda Czarne Miasto. No też myślę, że warto mieć kolejny fast travel odblokowany. Dobra, troszkę uszkodziłem sobie autko, póki co. Dobra, i jedźmy dalej. Jeszcze bardziej uszkodziłem autko. Muszę tylko sprawdzić to, zanim wjadę do miasta, bo wtedy z automatu mi się uzupełni pewnie życie do pełna. Życie auta oczywiście, wątpię, że moje się uzupełni. Dobra, i tutaj... tak sobie... chociaż może lepiej nie w to, nie może lepiej nie w to. No rozwaliłem tych typów wcześniej, no czemu oni tutaj są? I to jest w ogóle kolejna inszość. Dlaczego pomimo zerowe zagrożenia dalej mogę tutaj spotkać przeciwników? Kurde, dobra. Nie, bo jak tu wjadę, to już będzie pewnie wjazd do miasta centralny. Dobra, napraw... no, czemu nie naprawi? O. O, widać na jego klucz. Jak on zadupca, widzicie to? Ty już! I gotowe! Ile minęło? 3 sekundy? Dlaczego ja zwlekałem? Jezus, dlaczego ja zwlekałem tak długo? To by mi się tak przydało przy niektórych konwojach. Ja pierdzielę, nie wierzę. Skąd oni wzięli te neony? Siedziba Skrotusa, Czarne Miasto. No Max o czymś takim raczej nie zapomni. Dobra, czyli do tamtego muszę iść po fabułę. Tu. O, nadzieja tu jest! O, jakiego ma questa dla mnie? Where I'm from, you trust your gut ropes on people. And where is that? I came from the south, with the Riders. Ended up in Gastown. Became the property of Dr. D when that time came. Then the Wasteland War was upon us. After many battles, Dr. D's hordes were bested. His tribe scattered. Most killed. The leaders all dead. The remains of one of their greatest still lies buried out there. So? Buried with him are all his worldly possessions, including his war machine. I will show you where the tomb lies. Do with this what you will. As I said, I have a feeling about you. Another cage. Duchy przeszłości. Nadzieja podzieliła się informacją o grobowcu rabusia, miejscu spoczynku Wataszki, z którym się wioziła. Znajdź i odzyskaj pojazd, z którym go pochowano. Nagroda szalony rydwan dodany do kolekcji pojazdów. No dobra. Nie do końca spodziewałem się takiego questa. A w każdym razie na pewno nagrody w postaci auta, bo to jest ostatnie, co jest mi potrzebne. No ale dobra. Lepszy rydz niż nic.
Dobra, czyli tak, tędy muszę zejść, żeby się trzewia. Kolejny, znowu popieszyłem poczytę. Przyciski. Trzewia to olbrzymie podziemne getto czarnego miasta. Głęboko pod rafinerią, w starych tunelach i obszarach serwisowych żyją śmierdziele z czarnego miasta, chroniący się przed burzami i wojowniczymi bandami. No dobra. Będą mnie atakowali? Nie, chyba nie. No, tyle dobrego dla mnie. Zobaczmy, czy zdołam jakoś tutaj wejść do wnętrzności. O, chyba tędy? No, i nawet się chyba by zgadzało z tej strony. No, nawet by się to zdjęcie zgadzało z opisu. O, trochę złomu. Czy to się liczy jako plądrowanie miejscówki? Tak, 11 paczek złomu tu jest w całym czarnym mieście. I 2 strzępki historii. Ale patrzcie, jaki ze mnie jest skurwiel. O, tutaj trochę jak Chumbucket gościł. Ale patrzcie, jaki ze mnie jest skurwiel. Zabieram po prostu im resztki złomu, za które oni mogliby coś sobie kupić. Nie wiem, wodę, żywność, coś tam. A ja to po prostu zabieram, żeby mieć na potem do auta, no. Jaki ze mnie jest skurwiel, no. Maksiu, tak nie wypada. Cześć, jak chcesz być najlepszy silnik, ale już tyle złomu dostajesz ze swoich przejętych obozów, że no to ci już powinno wystarczyć. Tu są, i tu są dzieci? Okej. Okay. Nie sądziłem, że dzieci mogą w takim miejscu żyć. Tutaj. To jest zamknięte. W sumie nie wiadomo, co tam jest dalej. Okej, okay, a my idziemy tędy. Zobaczmy. Okej, jesteśmy już w trzewiach. Znaczy w sumie tu jesteśmy w nich od dawna. Teraz szukałem wnętrzności. A to co, jakaś abstrakcyjna rzeźba? Tak. Patrzmy taki, żeby powiedział: panie, panie, jesteś pierdolnięty. Bo czy dostał bez strzała w ryj i tyle by go widzieli. Dobra. No i okej. Okay. Coraz głębiej. Coraz głębiej wchodzimy. Okej, okay, tu jest ślepy zaułek. No. Pewnie się da. No, oczywiście. O, strzepek historii w ogóle tutaj też chyba jest. Skoro mi pokazuje taką opcję. Może coś się spieprzyło. A wygląda na to, że chyba tak. Bo raczej nie powinno mi pokazać tej strzępka historii. Okej, okay, w ogóle całe to wejście było bez sensu. Dobra, tutaj coś schowane. Nie tym razem. No, teraz jest przekręt zabór. Nie, weź strzępek historii. Okej. Okay. Wejdź do wnętrzności. Okej, okay, najpierw złom. I ewentualnie jeszcze się tu mogę rozejrzeć. Też pytanie, czy to jest po prostu otwarcie drzwi, czy wejście do osobnej lokacji. No, w sumie zaraz się przekonam. Dobra, uzupełniamy wodę. To jest akurat dość fajne w tej rosie, że w tym przypadku to my akurat ich nie okradamy, tylko po prostu bierzemy, bo akurat byliśmy pierwsi. No i dobra, nie ma tutaj nic więcej do zebrania. Okej, okay. Przekręćmy zawór i wejdźmy do środka. Okej, okay. Kolejny zawór. Tam to się nie wie, czemu zamknęło. Gaz jest śmiercionośny, dlatego Max musi otworzyć wszystkie zawory i przekierować go, zanim opary go zabiją. No dobra, dzięki za info, gro. Tutaj pewnie będzie większość tego złomu, ale nie cała reszta.
I dobra, powoli mi spada HP. Mam taką nadzieję, że nie będę dostał jakichś halunów od tego. Czekaj, właśnie, światło, światło. Żeby nie błądzić po ciemku. Bo to jest chyba najgłupsza rzecz, co ja bym mógł chcieć zrobić. Próbować wyłączyć to po ciemku. A czy wyłączyć te zawory, poprzekręcać. Dobra, też mam pełną manierkę, więc coś się podleczę. Dobra, gdzie to mnie prowadzi w sumie? Chyba do jakiegoś zaworu, mi się wydaje. Tak, jest jeden zawór. Okej, okay, trochę gazu. No, to jest pewne, że same się nie zakręciły. Czyli co? Smażyciel ma zdrajcę w szeregach. O, trochę ognia, świetnie. Tu, a tu jest jakiś, pewnie jakiś zeskok. Uwaga na ogień, uwaga na ogień. Ja nawet nie chciałbym być na jego miejscu. On teraz kaszle jak ja, kiedy się przeziębię. Ale nie tak lekko, tylko kiedy tak mocno mnie coś weźmie. Dobra, dwa zawory. Z trzech, czy z więcej? Tak, chyba ostatni zawór mi został do zakręcenia. Czy do odkręcenia właściwie. Tylko żeby go... O, super, przy okazji złom znalazłem. Ósmy. Tędy nie, tędy bym się cofał. Tutaj... Tutaj mnie nie było. O, i proszę, już przypadkowo znalazłem drogę do trzeciego i ostatniego zaworu. No i opuść wnętrzności. No dobra. To pytanie, gdzie jest wyjście? A, pędy. Okej. Okay. No to do wyjścia. No, biegnij, biegnij. I do smażyciela po nagrodę. I siup. Kurde, ale mnie złapało, no. Trochę jak czambakę teraz wyglądamy. Nie ma dymu. Niemal tam zginąłem, ale paliwo znów płynie rurami do światła smażyciela. Może wznowić głoszenie swoich kazań. I grzmot Tyrfogi. Najlepszy grzmot w grze. Dostępny i, tak jak sądziłem, nowa misja u smażyciela. Sprawdźmy jaka. Chrzest ogniowy, czyli akurat ta misja, na którą liczyłem. O, farma czerwi? Kiedy ja farmę czerwi tu zgarnąłem? No dobra, sprawdźmy, gdzie ją mogę zbudować. Nie tu. Tu też nie. A, chyba tam. Dobra, panie smażyciel, pan poczeka. Jeszcze właśnie, zapamięci. Grzmocik trzeba ulepszyć. To grzmota trwogi. No, trochę mnie to kosztowało złomu, przez co jestem trochę dalej od mojego najlepszego silnika w grze. Ale to tam tylko wystarczy się pofarmić. Jest farma czerwi. Nie, ale jakby... Bo okej, rozumiem, tu są czerwie nagromadzone, ale co oni tu wrzucają? Bo na pewno nie jest zwierzęce mięso, bo zwierząt to tutaj już zwierząt takie zwierzęta, to musi być jakiś cud. Co, jakieś ludzkie mięso tam zostawiają? Trusted acolyte has deviated. Speak straight. My architect, my greatest follower,
he orchestrated for the gas staff to steal the pilot lights. Under my nose, he took the sacred artifact. And by the flame, he did forsake the true path and stole away many of my wildfire flock. Deserters. Traitors. Heretics. I need that pilot light back. I will give you whatever I can if you help. Where are they? See, written in our revered script. It calls for all stragglers wishing to save themselves from the damnation of Deep Friar to follow him. Chrzest ogniowy. Architekt, czy architekt, odciął dopływ paliwa, powietrza. Odciął dopływ paliwa, by bezpiecznie dotrzeć do światła i je wykraść. Odzyskaj je i oddaj smażycielowi. I nagroda, palniki boczne w nagrodę, jako ten... Meaning? Darkest hour must be when the sun sleeps in the ground and blackness reigns. By sacred sand, he means the burning mound. I'm sure of it. Which is where? I see you have a map. I can read these symbols. Let me mark it. Nighttime. Burning mound. Look for a light. I'll see what I can do. Someone blew up the wall on the way. Okay. Dotrzyj do płonącego kurhanu i zbadaj okolice. A płonący kurhan jest... Czy tak będzie lepiej? O Jezu, to jest tutaj? Nie, dobra. Okej, okay, już myślałem. Nie, dobra, to jest grubowy z rabusia, ale tak czy jak jest to jeszcze inna misja. O, to będzie chyba to. Tak, płonący kurhan. No dobra, myślę, że możemy się tym jeszcze zająć. Kurde, teraz żałuję, że nie odkręcę tego wyścigu, no. Bo do wyścigów chyba też się mogę fast travelować. Chyba. No dobra, to na wyżyny. Do balonu i jedźmy tam. Może przy okazji będzie noc, bo musimy to zrobić nocą. O, no... No nawet nie wiem, czy jest południe, czy jest zachód. No, ciężko mi stwierdzić. Dobra, oznaczyć... No, kurde. No, oznaczyć punkt. A, no, fajnie, że jadę w ogóle w drugą stronę. Dobra. Brawo ja. Cofaj. I jazda. Kurde, jest w ogóle jedno jeszcze osobne trofeum, żeby wyskoczyć na wyskocznie, czy wyskoczyć, no po prostu wylecieć w powietrze, nie? Nie dosłownie. No po prostu być w powietrzu 4 sekundy i przeżyć lądowanie. Tylko jak na razie nie znalazłem jeszcze miejscówki, w której udałoby mi się to zrobić. Nie, chyba jest dzień niestety. Albo wschód, albo środek dnia. No, wiedź. Ale nie na skałę! Pięknie. Dobra, chum bucket. Needs repairs now. I'll do my thing. No on to po prostu ogarnia w moment. To jest nie licząc tego gaszenia, nie? Bo z gaszeniem to zajęło trochę dłużej. Ale samo takie połatanie tego, no to momentalnie on to naprawia. Dobra, daleko. No jeszcze kawałek drogi mi został. Ale myślę, że możemy się z tym fajnie uwinąć. To zostawiam sobie na później. Bo i tak muszę oczyścić całą mapę z tych miejsc poszukiwań. Jeśli chcę zdobyć osobne trofeum. No jak się nie ma nic do roboty, no to można sobie takie coś zrobić. Dobra. I powinno to być tutaj wyżej.
Tylko nocą. Zajebiście, a nie wiem, mogę czas przepuścić do nocy? Chyba nie. Czyli musiałbym tu przyjechać nocą. Czyli co, muszę się tak fasterwelować, żeby liczyć na to, że akurat będzie noc? Wyścig śmierci. Żegnam. Dobra, obczajmy te wyścigi. Czy mogę tutaj mieć... Może nie, czyli mam tutaj z kimś pogadać? Albo fast travel, żeby fast travel sobie odblokować? Okej, okay, kastenka. Tego się nie spodziewałem. Welcome you to the circle of light, to the circle of the brave, the skilled and the quick. You've come very far, and with a great hunger. But are you one who seeks to win a name for himself, or who wishes to bind to the heart of his machine, or are you both? What are you saying? Racing, son. Is a many splendid thing. There are some who come to Crow Dazzle for the glory, to beat the baddest the wasteland can muster, and have their names ring out in fireside tales of bravery for ages to come. Others are on the path of the spirit. They seek the death run to bind their beings to their machines. No, Max to już ma za sobą. What's your wish here? Wyścig śmierci. Beczko miazga. Zniszcz beczkę przy każdym z punktów kontrolnych i dojedź do mety przed innymi kierowcami, nim wybuchnie bomba przyczepiona do podwozia pojazdu. Okej, okay, hardkorowe te wyścigi. Wojny opus. Zbuduj swój własny magnum opus i ścigaj się nim, poprawiając swoje najlepsze czasy i pobijając rekordy swoich znajomych. Okej. Okay. A to mam dostępne, czy nie? Aha, okej. Okay. Czyli to jest niedostępne. Czyli mógłbym to tylko odpalić. Kruczopióry. If you have the urge to merge with wheels four, the ritual's here, so slip a gear and put the pedal through the floor. Ej, gościu, jak zarymował skubaniec. No dobra. Okej, okay, test. Czy to jest jako fast travel? Tak, to jest jako fast travel. Dziękuję. Dobra. No. No, no daj mi to wybrać. No. Okej, okay, niestety jest dzień. Chyba, że muszę na większe dystanse. To spróbujmy tak. O! Jest w nocy kadr. Czyli może jest noc? Nie, jest ciągle dzień. A teraz... Ciągle jest dzień. No kurde, na jaki dystans ja muszę się teleportować, żeby była noc? To spróbuję do Jita się przenieść. Bo chciałbym tego questa jeszcze wykonać, no. Tylko to jest ten problem, że się nie chce zrobić noc. No, jak ja nie lubię tego kadru z tym zgniłym zębem. W ogóle oni go w angielskiej wersji inaczej nazywają. Trochę jak zgniło Jones. Coś z Jonesłami mówią. W sumie dlaczego go właśnie zgniło Jonesłem nie nazwali? Bo to lepsza ksywka od zgniło zęba. No nie no, nie chcę się tam noc zrobić. No kurna, i będę musiał teraz czekać specjalnie. No dobra, trudno. Zobaczmy. A, to jest gdzieś... A nie, tutaj jest gdzieś tam miejsce poszukiwań. Zobaczmy, czy coś się tutaj by nie kryje. Znaczy, wróć, nie coś. Gdzie się co kryje? O,
Tu będzie chyba wejście. Przez tego busa. A jednak nie. Jakoś muszę do środka się wbić. A, tędy. Nie? No to jak? A, no jak to jak? Tu, przez drzwi, jak człowiek. A ja to biegam jak idiota, no. Hej? Kto to jest? Przepraszam bardzo. Okej, 5 sztuk złomu gdzieś tu jest. Tutaj nic. No, panienka ewidentnie jest na haju. Albo przynajmniej na czymś mocniejszym. Okej, tu są tylko 3 paczki złomu, a gdzie są 2 pozostałe? Co, tutaj za drzwiami? No, jeśli tak, no to są zamknięte. No dobra, to bez przedłużania już, bo nie będę na siłę tego dłużył. To tak, ja poza nagraniem zajmę się tym questem dla tej kobitki, z którą gadaliśmy, czytaj dla nadziei. W tym miejscu, o. Tutaj. No, a w kolejnym, jeśli dopisze mi szczęście, no to w nocy przejedziemy się w tamto miejsce, a jeśli nie, no to zobaczymy się na wydmach i zrobimy questa dla spojówki. Ale nie, póki co to tyle i do usłyszenia. Cześć!